Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiejszym przedstawię wam motor, jakim jest Bitgang 125 XD. Tak jak jest chyba tu napisane. Można go nabyć na stronie internetowej, do której jest link na dole w opisie pod filmem, za kwotę 3499 zł na chwilę obecną, kiedy to nagrywam. Producentem jest firma ABT. Jest to minicross, tak zwany pit bike. Aha, do góry czy jest do góry? Ale mi się pomyliło. Dobra, sprawdzamy prędkość, jaką osiągnie 125. Ja będę mówił, pokazuję motorek dookoła, może się kamerko pobawić. Co mi się w motorku podoba? Ma fajny wygląd, spoko dodatki, cena też jest naprawdę spoko. Dobrze się prowadzi. Super jest na nim zabawa, tak wam szczerze powiem. Tylny amorek, naprawdę bajka. Solidna rama. No i dla mnie przynajmniej to jest zaletą, dla kogoś może to być wadą, właśnie, że nie wyrywa na koło, bo jest dłuższy wahacz. No i masz za to też super przyspieszenie, jak na 125 przystało. No niestety, ale też jest parę wad. Co mi się w motorku nie podoba? No niestety pod moją wagę troszeczkę jest za twarde siedzenie i trochę mały skok przedniego zawieszenia. Jagi obciera tylne koło o wydech, jak się skaka na motorku. Możesz pokazać wydech, że jest obtarty. A też jest rady trafić? No jak? No przy maksymalnym skoku, przy skakaniu, no niestety obciera wydech. I teraz po tych wszystkich testach, jak widzieliście, testowaliśmy prędkość maksymalną. No, osiągnęliśmy tam 70 na godzinę. Husqvarna 20. Weźmiemy pod uwagę 5 najważniejszych aspektów takiego motocykla. Według mnie przynajmniej, więc to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Pierwsza najważniejsza sprawa
jest to moc. Moc motorka. Oczywiście co do mocy, to biorę pod uwagę pojemność silnika, bo logiczne, że im większa pojemność, tym będzie mieć motorek więcej mocy. Stosunek pojemności do mocy. Mogę ją ocenić na takie solidne 3 gwiazdeczki, bo naprawdę przyspieszenie ma spoko. Nie mogę się do tego doczepić, jak na swoją wagę, jak na swoją pojemność, przyspieszenie jest spoko. Drugim aspektem będzie to prędkość. No niestety mogę dać tylko 2 gwiazdeczki, ale coś za coś, nie? Więcej mocy kosztem znowu prędkości. To jest logiczne. Byłaby większa prędkość, wtedy no niestety, ale na mocy bym stracili. Dlatego 2 gwiazdki, no bo prędkość maksymalna jest tylko i wyłącznie 65, około 65 na godzinę, ale to przy naprawdę takim pałowaniu na maksa, gazowaniu na maksa. No i przez to, no niestety, jak jeździmy z jakimiś motorkami takimi, co rozwijają tą prędkość około 90, no to brakuje tego jednego biega w górę, nie? Zawieszenie. Zawieszenie też, no niestety, tylko i wyłącznie przez ten przednie zawieszenie, jak i mocną stroną jest tylne zawieszenie, mogę dać takie solidne 3 gwiazdeczki. Czemu nie 4, czemu nie 5? No 4, no bo to jeszcze jest do dopracowania. Z przodu jest troszeczkę dobija przy mojej masie. No i tył jest sarąbisty do skakania, wam powiem, fajnie tłumi, ale mogę pokazać. Czekaj jeszcze raz. Zawieszenie naprawdę. Tył to jest naprawdę super bajka. No z przodu no niestety jest strasznie mały skok. Z przodu jest mały skok i jest troszeczkę twardo. Jak chcemy jeździć po jakichś większych dziurach albo po czymś, no strasznie bije po rękach. Za wykonanie mogę dać tylko i wyłącznie 3 gwiazdki ze względu takiego, iż jak się przypatrzycie, podejdź. No niestety tylny amortyzator nie jest osłonięty, no i całe te błoto może nam wklapywać. Wykonanie to było 4. No i ostatni, 5 aspekt, no to cena. Stosunek ceny do jakości, jaką tutaj dostajemy, naprawdę jest na wysokim poziomie. Według mnie, jak za tą cenę się opłaca, dostajemy naprawdę solidny motorek do zabawy, na solidnej ramie, dobrze poskręcanej. Tu pod spodem nóżki są doczepione do ramy, nie tylko i wyłącznie do silnika. Silnik jest do nóżek i do ramy dodatkowo, więc to nam się tutaj nie powinno złamać. Rama jest prawdopodobnie stalowa, no nie mam próbierki żadnej, ale naprawdę tutaj wszystko, główka ramy, dodatkowe blaszki wspawane, jak możecie zobaczyć. Jest to naprawdę tutaj wszystko solidnie zrobione, półki naprawdę też solidne, skręcane na każda laga na 5 śrub. Nie powinno się nam tutaj nic przestawić. No niestety, ale jak w każdym pitbike'u trzeba o główkę ramy się zatroszczyć i najlepiej to rozkręcić, tam nawalić więcej smaru, żeby się nam nie pozacierało. Siedzenie antypoślizgowe, dostajemy sporo dodatków. No, cena jest naprawdę spoko. W tej cenie mało jaki producent tutaj oferuje tyle dodatków. No tyle. Nic dodać, nic ująć. No i kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeszcze raz was zachęcam do załapkowania filmiku, zasubskrybowania. Jeśli jesteście zainteresowani takim sprzętem, na stronę internetową, gdzie możecie nabyć takiego motorka. Odcineczek też dość długo się odkładał, bo musiałem nim troszeczkę pojeździć, żeby wyrobić sobie jakieś zdanie. Wracamy do pana RF-a. Kończymy ten odcinek, bo bzykami tutaj jeżdżą co chwilę i się nagrać nie da. Więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej! Dobra. Chyba kręci fajna zabawa. Fajna zabawa. Hej!
Brum, 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 brum.